Serwus Ferajna, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W momencie, kiedy oglądacie ten materiał, ja jestem w Korei na wyjeździe służbowym, ale możecie podziwiać te widoki, które tam obserwuję na moim Instagramie, link do niego znajdziecie w opisie. Ale ja mam dzisiaj też coś takiego z tamtej strefy czasowej, z tamtego regionu, można by tak powiedzieć, ponieważ w końcu udało mi się dorwać oryginalnego Nendoroida. Zabrzmiało to, jakby to było jakieś wyzwanie dorwać oryginalnego Nendoroida. Oczywiście nie jest. No, można je dorwać w wielu sklepach w Polsce nawet, ale ten jest bardzo wyjątkowy, ponieważ jest to nikt inny, tylko sam Geralt. I jestem bardzo zadowolony, udało mi się go dorwać na Comic-Conie od Gundam Polska. Akurat mieli swoje stoisko razem ze Sferisem i można było dorwać te figurki za 199 zł bodajże. Także jest to taniej niż zazwyczaj widziałem Nendoroidy w Polsce. Jest to taka, z tego co kojarzę, normalna cena, jakbyście chcieli importować też, także good price, good price. Ale dzisiaj zrobimy sobie zestawienie z chińskim. To znaczy z podróbkami. Oczywiście będą to inne podróbki, no bo jeszcze Geralt nie został podrobiony przez naszych my friendów z Azji, ale myślę, że to tylko kwestia czasu. Dlatego przejdźmy teraz, ja wyciągnę magicznie nagle nóż, haha. I sobie przejdziemy przez tę figurkę. Jestem bardzo ciekawy, jak bardzo różni się jakość tych figurek oryginalnych. No już mogę Wam powiedzieć, że opakowanie jest przede wszystkim znacznie bardziej solidne niż to, które mieliśmy w Made in China. Link powinien się pojawić teraz w lewym albo prawym górnym rogu. I tam możecie sobie obejrzeć, jak wyglądały te podróbki. Natomiast tutaj już widzę, że karton jest naprawdę solidny. Mamy instrukcję papierową do tego, co możemy zrobić z tą figurką. I teraz powoli sobie rozpakujemy. Mamy dwa ostrza oczywiście. Jeden na sąsiada, a drugi na potwory. Bardzo fajnie to wygląda. Mamy oczywiście przygotowaną tę wannę, tę kać, w której Geralt się moczył. Także możemy zrobić też taką wersję tej figurki. Mamy różne oczywiście jego twarze. Chciałem powiedzieć, że miny, ale no to nie do końca byłoby prawdą. Chociaż może byłoby to bliższe prawdzie tak naprawdę. Teraz jest to wszystko bardzo dokładnie zabezpieczone tak naprawdę, kochani. Mam wrażenie, że bardzo powtarzam słowo tak naprawdę, więc jeśli policzycie teraz w komentarzu, ile razy powiedziałem, to znaczy nie liczcie teraz, policzcie pod koniec i dajcie znać w komentarzu, ile razy powiedziałem tak naprawdę. Łącznie z tymi, które teraz mówiłem. Dobra, jest dużo folii zabezpieczającej to, ale figurka jest naprawdę... O, wow! Słuchajcie, no figurka robi wrażenie, bo można nią faktycznie swobodnie, można ją swobodnie ustawiać i nic jej nie odpada. Można jej nawet stopę ustawić odpowiednio i mamy Geralta baletnicę. No, jestem pod wrażeniem. Okej, jestem totalnie pod wrażeniem. Myślałem, że jednak te chińskie podróbki nie będą aż tak odbiegały. Jednak już teraz widzę, że to jest totalnie inny poziom. Absolutnie, zupełnie inny poziom. I mamy tak naprawdę pod Made in China, bo nowy sezon startuje już wkrótce. Mam już zamówione rzeczy. W tym są też podróbki Nendoroidów. Słuchajcie, tutaj nawet są... Jest ręka, która trzyma karty z gwinta. O! No tak, ale przed tym, że to powypada, to się nie da ustrzec, więc wyrzućmy już wszystko. No i dobrze, oczywiście możemy... O, słuchajcie, nie, no to jest kosmos, to jest kosmiczna różnica, bo tutaj nawet te zawiasy są łączone zwykłymi śrubkami i to widać tę jakość. W przypadku tych chińskich, no tego niestety nie było widać. Tutaj chyba za duże ten na plecy jednak jest. Pochwy na miecze. Haha, pochwa, śmieszne słowo, wiem. Nie no, zajebiste, to będziecie widzieć wszystko na zbliżeniach, bo teraz jak ja się tym bawię, to nic nie widać. No i to jest najlepsze, że tę figurkę tak sobie stawiam i nic z niej nie odpada. Mogę nią potrząść i pewnie odpadłoby tylko z tyłu ta część, te pochwy z jego pleców. No ale to jest zrozumiałe, bo to jednak trochę mocno tym gibałem, ale tak czy siak, no słuchajcie, to jest... Zaraz porównamy to sobie z tamtymi, bo... Jestem w szoku, jak dobrze jest to zrobione. Tutaj mamy ogień, oczywiście możemy Geralta ustawić na różne sposoby, które są pokazane nawet na pudełku. Możemy mu dać taką właśnie otwartą dłoń, jakby rzucał ten czar, ten znak. Jest to naprawdę, jestem pod ogromnym wrażeniem. Zaraz zobaczymy, zmienimy mu teraz twarz. To wszystko po prostu tak łatwo schodzi. Jak pamiętacie ten odcinek chociażby z Sasuke było chyba najgorzej. Link do niego pojawił się teraz w opisie. To będziecie doskonale pamiętać, jaki problem był ze zmianą tej jego twarzy. Nie, no ja już rozumiem, czemu te figurki cieszą się tak ogromnym powodzeniem i wzięciem, bo one są po prostu wykonane fantastycznie. I teraz sobie go wrzucimy do wanny, trzeba tylko jego głowę przerzucić. Ustawiamy go wtedy na środku i proszę bardzo, mamy Geralta zażywającego kąpiel, tylko chyba trochę za mały jest ten bolec. That's what she said. Nie, akurat jest, kurczę. Tylko czemu on się tak kręci?
i mamy Geralta w wannie. Fantastycznie wykonane, mega, po prostu na zbliżeniach na pewno zobaczycie najróżniejsze kombinacje tej figurki, bo teraz nie chcę tego ustawiać, bo to by było zbyt nudne po prostu, ale myślę, że te przebitki wszystkie, które widzicie, doskonale obrazują to, jak można tę figurkę poustawiać i jak dobrze jest wykonana. No dobrze, ale obiecywałem zestawienie z podróbką, więc weźmiemy sobie Linka. No i tutaj myślę, że już na start możemy spróbować po prostu potrząść figurką i myślę, że już nie trzeba więcej porównywać. Podróbka jest wykonana fatalnie. Jeśli zestawić to z oryginałem, to w ogóle nie ma startu. To wszystko jest tak źle wykonane. Już zaczynając z samej jakości plastiku, kończąc na samych złączeniach czy częściach, które no po prostu wszystko mi odpada. Widzicie, wszystko się rozpada w dłoniach. Same zawiasy są zrobione na plastik, to znaczy to jest po prostu plastikowy zawias. Nie ma tam śrubki, która by to mocniej mogła utrzymać, tak jak w tym wypadku. Także nie, no w ogóle nie ma startu. Zupełnie nie ma startu. Słuchajcie, Nendoroidy możecie kupić w polskich sklepach już oryginalne i tak naprawdę to Wam polecam robić, bo chytry dwa razy traci. To mnie kosztowało 50 zł, może 60, ale jest mi nawet trudno ustawić to na półce, żeby to dobrze wyglądało. Zobaczymy, jak w nowym sezonie, jak te nowe podróbki, które do mnie jadą, tam jest chyba jedna czy dwie, ale myślę, że już więcej nie będę zamawiał, bo zwyczajnie nie ma sensu i szkoda pieniędzy. Poświęcimy swoją uwagę na inne rzeczy z tej serii. A co Wy sądzicie o Nendoroidach? Zbyt drogie? Czy może jednak cena odpowiada jakości? Sądząc po tym, co Wam dzisiaj pokazałem, myślę, że czasem jest warto zapłacić więcej, a mieć coś, co faktycznie będzie wyglądało i się będzie trzymało. Dajcie znać w komentarzach, co Wy uważacie. Nowy sezon Made in China startuje najprawdopodobniej w grudniu, kiedy już wrócę do kraju i będę na spokojnie mógł go nagrać. I kiedy wszystkie rzeczy zresztą przyjdą. Jest już część tutaj, ale nie chcę startować z sezonem, nie mając wszystkich rzeczy pod odcinki. Także wyczekujcie Made in China w grudniu, a najpóźniej w styczniu, ale wolałbym zacząć to jednak w grudniu. Jeśli materiał Wam się podobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę pod tym filmem. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o Nendoroidach. Podróbka versus oryginał. Które jest lepsze? Dajcie znać w komentarzu. Tutaj możecie zobaczyć randomowy film, który może Wam się spodobać, prawdopodobnie z serii Made in China. Tutaj zobaczycie playlistę, a tutaj zobaczycie przycisk subskrypcja. A ja się tutaj żegnam, tak teraz z zaskoczenia. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, kochani. Trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!